Radek chociaż wynik końcowy tego nie odzwierciedla, to Polonia by to udowodniła, że w tym pre-playoffie nie wygrała przypadkiem ze Stoczniowcem Gdańsk, bo dzisiaj przez dwie tercje stawiała wam wysoko poprzeczkę. No na pewno, dobrze zagrali. My troszeczkę chyba ospali, jakoś tak nerwowo wyszliśmy w ten mecz. No cieszę tylko zwycięstwo, bo to w jakim stylu dzisiaj zagraliśmy, przynajmniej te dwie pierwsze tercje, to na pewno nie cieszy, a no mamy zwycięstwo i idziemy dalej. Początek drugiej tercji, powiedz, poczuliście się już zbyt pewnie, prowadziliście 2-0, Polonia wyrównała, co się wtedy stało? No, jakiś tam błąd się nam przydarzył i strzelili zaraz nam w pierwszej zmianie bramkę. No, ciężko tak na gorąco to analizować, trzeba to przejrzeć wideo i wyciągnąć wnioski. Na pewno Polonia ambitnie dzisiaj zagrała, nie możemy im tego odebrać. My musimy poprawić naszą grę, na pewno nas stać na lepszą grę i jestem pewien, że będziemy grać lepiej. No. Przed playoffami mieliście spory problem z rozgrywaniem przewag. Dzisiaj w tej trzeciej tercji zwłaszcza pograliście sobie dość sporo w przewagach. Chyba, że zaskoczyło to. Tak, no już końcówka sezonu pokazała, że troszeczkę lepiej zaczęliśmy grać w tych przewagach i dzisiaj też nam te przewagi dużo pomogły, bo różnie by mogło być, było 4-3 i gdyby Polonia nie narobiła tyle kart, to myślę, że mogło być nerwowo do końca trzeciej tercji, a tak to odskoczyliśmy i później już pewnie dowieźliśmy to zwycięstwo. Do drugiego spotkania niewiele czasu. Powiedz tak na gorąco, element, który musicie wyeliminować ze swojej gry, który błąd dzisiaj najbardziej zaważył? Ciężko mi tak powiedzieć, ale nie wiem, musimy na pewno mniej nerwowo zagrać i bliżej przeciwnika, bardziej agresywnie, z większą chęcią zdobycia bramki, żeby to szybciej strzelić te bramki i odskoczyć trochę przeciwnikowi, kontrolować ten mecz. A tak to trzeba zrobić jakąś analizę głębszą i usiąść i obejrzeć to na wideo.